Pozwól, że opowiem ci o manipulatorach rzeczywistości. Więc, lubimy nazywać je Bigsby. Czemu? Po pierwsze, jak wygadasz się przy cywilu, to się nie zdradzisz. Po drugie, jeśli gadasz z manipulatorem rzeczywistości, on może nie wiedzieć o wszystkim, co potrafi, a nie chcesz im niczego powiedzieć. Ci skurwiele są groźni. Widzisz jednego, nie nawiązujesz kontaktu, dopóki absolutnie nie musisz. Jeśli musisz, jesteś uprzejmy. Starasz się myśleć o miłych rzeczach. Może będziesz miał dobry dzień. Pewnie nie. Jeśli tylko możesz, zostaw ich ekspertom. Zazwyczaj nawet nie próbujemy ich zabezpieczać. Ta. Fundacja zazwyczaj tak nie działa, ale lubi mieć świat, na którym możemy żyć. Więc w takich sytuacjach zazwyczaj zgadzamy się z GOC. Lepiej, żeby manipulatorów nie było. Dobra. Walczysz z kimś, kto może w sumie wszystko. Jak go powstrzymasz? Cóż. Po pierwsze, nie mogą zrobić niczego, o czym nie pomyślą. Znaczy, możliwe, że oni wszyscy umieją czytać w myślach. Ale jeśli o tym nie pomyślą, nie dowiedzą się o tym, że mogą, nie spróbują. Pamiętaj, nie są mądrzejsi od ciebie. Może mogą robić rzeczy inaczej. Mogą wiedzieć rzeczy, których ty nie wiesz, ale nie są mądrzejsi. Po drugie, muszą się skupić. Mieliśmy jednego dupka. Stwierdził, że będzie wiedział o wszystkich osobach, które go obserwują. Skurwiel zabił 20 osób, zanim kilkoro na niego zaszarżowało. Nie mógł dorwać wszystkich, nie? Jakie typy Bigsby są najgorsze? Zależy, o co ci chodzi. Jak dla mnie dzieciak Bigsby. Prawie zawsze kończy z kulką. Snajper zazwyczaj może zdjąć je dosyć łatwo. Ale zabicie ich? Pokaż mi gościa, który zastrzelił 3-latka, a ja pokażę ci gościa z ukrodzoną psychiką. Są gorsze rzeczy, które robi się w fundacji, ale nie ma ich dużo. Najtrudniejsze do zdjęcia? Zazwyczaj w wieku późnego nastolatka. Może 20 parę. O wiele młodsze nie wiedzą dość, by narobić dużo syfu. Starsi nie mają elastyczności umysłu, by zrobić coś wielkiego. Nastoletni i wcześniej 20-latkowie będą eksperymentować. Spróbują wszystkiego, co im przyjdzie do głowy. Nie będą się powoli orientować, co mogą. Spotykamy jednego, wyciągamy wielkie sprawy. No, nie zawsze kończy się zabiciem ich. Czasem, zwłaszcza ze starszymi, można się trochę dogadać. Przekonujemy ich, że świat nie jest tego wart. Mówimy, żeby się przenieśli. Wielu robi to samemu. Do teraz żaden nie wrócił. Nie wiem czemu. Może świat serio jest gówniany, a może coś ich zżera. Nie wiem. W każdym razie, teraz wiesz, co mam na myśli, gdy mówię, że wielki żółw to nie problem. Nawet jak pluje w nas ogniem.